Jesteśmy teraz na takim etapie rozwoju ewolucji, bo my cały czas się rozwijamy ewolucyjnie, że dostrzegamy, że już nie potrzebujemy władzy nad sobą. Etap na 2021 rok jest taki, że w etapie ewolucji tych wszystkich przejść, wojen już przestaliśmy się bić, teraz walczymy na słowa. I z tej walki słów, no na razie wynika, że ludzie powoli się budzą, a ci obudzeni zauważają, że no nie ma sensu już zmieniać zdania na coś, co to takie jedyne słuszne. To jest taki etap, że ci ludzie na razie się przyglądają temu, ale jeszcze niczego nie robią. Oni najwyżej oglądają te materiały, utwierdzają się w tym przekonaniu, na przykład o tej niesprawiedliwości, nieuczciwości systemów sądowych. Oglądają materiały, przyglądają się, komentują, lajkują i to jest na razie jedyna aktywność tych ludzi. Tutaj nie ma takiego działania. Działanie przyjdzie później. Działanie przyjdzie prawdopodobnie pod koniec 2022. Tak, bo to przyspieszamy i ludzie już będą domagać się bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. Na razie jesteśmy na takim etapie, że urzędnicy, ten system nie chce kontaktu wzrokowego. Nie chce kontaktu słownego, telefonicznego. On chce załatwiać wszystko na piśmie. Czyli to jest to, że system potrzebuje czasu. Czasu, bo nie jest w stanie wypowiedzieć się w tym momencie. Czyli to jest takie przerwanie dialogu ze strony urzędników pod różnymi pretekstami, że się nie ma czasu, że jest zajętym, że się ma obowiązki. Tak. W tym momencie właśnie ten telefon jest najmniej ważny. On staje się nie tyle ważny, co uciążliwy, bo ta jednostka, ten urzędnik, on musi odpowiadać systemowo. Czyli to są takie zamknięte odpowiedzi. I jeżeli się trafiają zbyt jakieś szersze od pytania, albo bardzo skoncentrowane pytania, właśnie takie na temat definicji, zdefiniuj mi winę, no to tutaj się urywa kontakt. Ja miałem taki przypadek, że zadzwoniłem do prokurator, zresztą jest to nagranie na YouTube i tam można zobaczyć, że urwali kontakt całkowicie, a potem napisałem do nich, żeby mi zdefiniowali winę, to odpisali mi, że oni czymś takim nie dysponują i żebym udał się do teorii prawa, bo to idź sobie po definicję tam, gdzie się zajmują teoriami. No właśnie, czyli co, nie wyszło na świat jeszcze, co to jest wina, bo jakby wyszło, to by ludzie wiedzieli. A jakby wiedzieli, to by było łatwo i prosto, to by telefonicznie taki prokurator, to był zastępca prezesa, która nie wiedziała, co to jest wina i to można posłuchać. To przecież jak gdybym wiedział, co to jest wina, to bym odpowiedział. To jest łatwe. No wina to jest wiara w absolutny brak prawdopodobieństwa i wiara we własną wartościowość. Kropka. Tyle. To jest przeciwieństwo miłości. A że nie ma przeciwieństwa miłości, to nie ma winy. Dlatego nie ma winy. A skoro już twoją prawdą stało się, może jeszcze nie w tej chwili, ale załóżmy, że jeżeli twoją prawdą stało się to, że nie ma winy i że wiesz, czym ona jest, bo bierze się to stąd, że najpierw musisz rozpoznać, że ciało jest świadomości. I jak już się tego będziesz trzymał, to dojdziesz do tego, co ja doszedłem, że wina jest wiarą w absolutny brak prawdopodobieństwa i wiarą we własną bezwartościowość. I jest to taki czynnik motywacyjny do samobójstw. Do prób samobójczych, jak to się nazywa.
Właśnie, tylko że próba jak się nie uda, czyli człowiek jednak już potem woli żyć po takiej próbie, to wynika właśnie z tego, że on nie widział wartości we wchodzeniu, znaczy na przykład gdyby się chciał powiesić, na przykład we wchodzeniu na sznur, mógłby sobie to przygotować, ale nie widział wartości. Czyli miał wartość dla siebie, czyli to dla niego miało wartość, że nie widział wartości. Właśnie. Też automatycznie to prawdopodobieństwo, że on tam wejdzie, było wysokie, bo no takie prawie z pewnością, bo on był pewny, że wejdzie. Skoro to wszystko na przykład przygotował, to był pewny. No właśnie, dlatego są potrzebne są dwa składniki, żeby zdefiniować coś, ponieważ żyjemy w świecie biegunowym. To są takie dwa bieguny, życie, śmierć. Mówimy na to życie, śmierć, a tak naprawdę my mamy bieguny miłość i jak ona dopiero się polaryzuje, to wtedy się pojawi drugi biegun i wtedy mamy miłość, a na drugim biegunie jest wina. O ile jedno jest wszystkim, to drugie, no to nie może tego doświadczyć. Nie może tego doświadczyć, dlatego nie można opuścić istnienia, więc pierwsze prawo istnienia mówi, że jesteś i nic na to nie poradzisz. I możesz sobie pomyśleć o tym, jeżeli chcesz, czyli jeżeli istniejesz, to znaczy, że istniałeś i będziesz istnieć. Tak, możesz zmienić formę, możesz zmienić treść, możesz zmienić doświadczenia. Możesz być zupełnie nowym ja, ale zawsze tym samym rozpoznawalnym przez siebie ja. Więc ja jest wieczne. Tak, mamy takie wieczne połączenie ze źródłem, można powiedzieć. Taki promień nieskończoności, który tworzy to wszystko, całe postrzeganie tego ja, ponieważ ciało jest w świadomości. I jeżeli zrozumiesz, że ciało jest świadomości, to zrozumiesz całą koncepcję i ideę winy. Właśnie dlatego wina jeszcze nie opuściła, ona się wykluwa tam w prawie jeszcze. Ona jest w fazie takim, że no można sobie poczytać różnych autorów, co oni twierdzą o winie, że no to są takie rozbudowane rzeczy. Rozbudowane na tyle, napuchnięte, że kiedyś czytałem u jednego autora, który też to napisał, co już powiedział, że wszystko już chyba jest napisane o winie. Ale też dopisał swoje. Ale wszystko to jest takie długie. To definicja powinna raczej skracać się, upraszczać rzeczy. Takie proste, żeby były łatwe. Bo no, nie ma w tej chwili czegoś takiego jak dominujący autor w temacie winy. No, gdybym na przykład chciał dostać no cokolwiek o winie. Jak ty to rozumiesz? No to ten sąd no musiałby mi cokolwiek napisać. No i teraz którego autora wybrać? I tak dalej, bo jeżeli ten sąd mi napisze to, to jak napiszę do innego sądu, a napiszą mi co innego o winie, to wszystkie sądy będą pisały co innego. No to gdzie tu jest cała pewność? Właśnie, oni wchodząc na salę sądową, przygotowują się do obwiniania. I na końcu wiedzą, że to jest z całą pewnością. Ciekawe. I sami się nie zorientowali. Właśnie, a co z tymi studentami, którzy są tacy niby ciekawscy, tacy naukowi, rozwojowi? No bo student, no idzie po co studiować, tylko to jest nauka. To jest więcej nauki niż miałeś do tej pory. Czy jeszcze chcesz się uczyć? Jeszcze. No więc jedni się zatrzymują w tej nauce, a inni jeszcze. Taki teoretyk prawa to też był kiedyś studentem. Ja bym zapytał chyba, jakbym był studentem prawa. Znaczy teraz, jakbym poszedł na studia prawnicze, to na bank bym zapytał i bym ciągnął temat winy na pierwszym roku i potem poszedłem przed dyrektora i zapytał kulturalnie, jaki jest sens uczyć mnie w tej uczelni. Jak będąc w zawodzie, ktoś mnie zapyta, co to jest wina, to co ja mam odpowiedzieć? Potem jeszcze, jakby mi tam zastraszył, że jestem nieuczciwy,
No to jak ja bym to wygrał? To ja bym powiedział tak, no nie, no uczciwie jestem. Uczciwie wiem o winie. No, zarzucasz mi, że nie ma winy. Znaczy mówisz, że nie ma winy i zarzucasz mi, że ja jestem nieuczciwy i dajesz mi tą definicję, gdzie sobie mogę sam zbadać i się, no, zestawić to, co wiem z tym, co dostałem, że nie ma winy. No to jak ja długo będę to trzymał, że ta wina jest? No takim jest ten człowiek, który nie potrafi zrozumieć dwóch zdań. Wina jest przeciwieństwem miłości. To jest samozaprzeczenie. No, wolałbyś być tak blisko winy, a blisko winy to się nazywa nienawiść. Na przykład takie całe życie w nienawiści, czy całe życie w miłości. No, można mieć i takie życie, i takie. Można mieć raz takie, i raz takie. Można mieć więcej tego, a mniej tego. Do wyboru, do koloru. To wszystko zależy od osobowości, od twojej wiedzy. A jak masz wiedzę, to jesteś spokojny. A jak nie masz dobrze zdefiniowanej rzeczywistości, to ta rzeczywistość będzie wyglądała jak tak nie bardzo zdefiniowana, czyli nie bardzo udany sen, można powiedzieć. Taki koszmarek, taka rzeczywistość. Skoro można mieć piękny sen, taki ekscytujący sen, to co? To przecież, znaczy ta rzeczywistość powstała skąd? Ze śnienia przecież. No to nie można mieć równie ekscytującego dnia? Można. A że to jest ewolucja, od której zaczęliśmy, a że wszystko się łączy, bo wszystko jest jednym, wszystko dąży do jednego, do źródła, do miłości, do połączenia. A my mamy sen niepołączony z dniem. Marzenia też są takie jakby osobno. Taki świat marzeń, on jest też niepołączony, taki jakby nierealny. Mamy realność, nierealność myśli i nierealność słów. No właśnie, jeszcze mamy inne nierealności, jak część podświadomą, czyli tą, o której się nie myśli. Tam nie wchodzą myśli. Te myśli, one są połączone z tą częścią podświadomą, pod myślami. No właśnie, i to wszystko jest pod myślami. To jest tak można powiedzieć, w tych myślach właśnie wszystko jest. I tam ta część ukryta z nas czasami wyłazi, czasami ją blokujemy. Za dnia ją lubimy blokować i pobawić się w urzędników, na przykład w takich ludzi niemyślących. Takich ludzi bez własnego umysłu, właśnie oddzielających się, rozdzielających się. Więc ja tak myślę, że największym naszym teraz zagrożeniem nie są wojny i jakieś wirusy, ale ludzie, którzy zamieniają się w takie zombie, takich urzędników, tych policjantów, w tych sędziów, w tym, że pisanie jest ważniejsze od mówienia. No, że to napisane jest święte. Święte słowa są prawie. Tylko zabrakło im tego filara świętości od samego początku. Oni go nie mieli na definicji winy. Właśnie, i tutaj chodzi o to, że może być taki czas, nawet i z 2000 i więcej, że żaden prawnik, ciekawski student nie zapyta, co to jest wina, i że nie odpuści. Wszyscy odpuścili. Wszyscy sobie dali spokój z winą, z definiowaniem. Tak, i tacy naukowcy nasi, i nawet tacy amatorzy naukowcy też nie byli ciekawi, jak to jest z tą winą. Po prostu to taki niezbędnik był. To musiało być niezbędnie, czyli te pytania nie mogły paść w umysłach. Zwyczajnie te pytania nie padały, a jak padały, to one były takie króciutkie. Takie, że no, ludzie potem zniechęcali się. Czyli znowu wchodzili w negatyw, czyli odrzucenie. Odrzucenie od wiedzy. Właśnie, a jak już się ta wiedza pojawia, to znowu niektórzy mają też odrzucenie od takiej wiedzy, czyli oni będą dalej odrzucać, chociaż to im tak i tak nie daje spokoju z tym, więc i tak przyznają no sobie prawdę, jak to jest z tym winą, czyli że jej nie ma. Tak.
to ma sens?